Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Marcin i Zmorgumlelątko. Zmarnowany Marcin i Zmorgumlelątko. Ledwo żyję, powiem wam szczerze. Po tym wczorajszym powrocie do Intel Extreme Masters. Wielkie podziękowanie jeszcze raz dla wszystkich. Coś miałem powiedzieć. Ano, miałem powiedzieć to, że około trzeciej w nocy dopiero położyłem się spać i na godzinę 9 wybiegałem dzisiaj do pracy. No dobrze, słuchajcie, więc chyba udało mi się zapostować wszędzie, że jesteśmy na żywo. Na czacie obok streamu. Tu można zadać pytania. Jestem na tym czacie. O, jestem, dobra. Więc jak tylko będą jakieś pytania, to jestem na tym czasie. Jestem też oczywiście na IRC-u. Jak tam banik na NW? Pyta Dębski. Bardzo dobrze, już go nie ma. No dobrze, słuchajcie. 21.03, my tu gadu gadu. A, czas zaczynać. Przede wszystkim to, co w tym tygodniu. Dzisiaj i gramy w StarCrafta 2. Jutro Go.pl Forest 2. To już chyba ostatni wtorkowy turniej w tym miesiącu. Potem pozostanie jeszcze tylko Sobótka i finał miesiąca z fajnymi nagrodami, o ile się dobrze orientuję. No i środa to oczywiście najprawdopodobniej Go.pl for LOL, a czwartek to i granie z League of Legends. To na razie plan na najbliższe 4 dni. Zobaczymy, co się będzie działo w piątek. Gdzieś tam jeszcze po drodze pewnie lolowe przedszkole i chciałbym jeszcze Noob VS Pro zrobić po drodze. Także trzymajcie kciuki, może się uda. Dzisiaj chciałem zrobić więcej, ale powiem szczerze, że ledwo patrzę już na oczy. Ledwo was widzę. Ledwo was widzę. Nie, także będziesz. Tak, to nie jest o mid dotyczącym League of Legends, to jest o mid dotyczącym StarCrafta 2, mid game StarCrafta 2. Wody dotyczące Intel Extreme Masters Kijów jeszcze nie zostały uploadowane, spokojnie, spokojnie, wszystko będzie. Dwie rzeczy związane jeszcze z konkursami. Przepraszam najmocniej osobie, która powinna była otrzymać kubek, paczka wróciła. Coś tam nie zagrało, wyślę jeszcze raz. Jest też konkurs o podkładkę. Ten konkurs o podkładkę jeszcze trwa. Jeszcze trwa, a co? No dobrze, słuchajcie. Więc już bez zbytniego utrudnienia i przedłużania. Jestem na czacie, czat, który jest dostępny obok streamu. Jestem też na IRC-u. A my dzisiaj powiemy sobie o midgame StarCraftowym. Było już granie o early game. Rozmawialiśmy sobie, że tam, o ile mnie pamięć nie myli, co trzeba zrobić w tym early game. Natomiast dzisiaj idziemy krok dalej. No i będziemy się fokusować na tym tak naprawdę, co się dzieje w grach StarCraftowych midgame'owa. Po raz kolejny zrobimy sobie taką rozpiskę, gdzie popatrzymy, co mogą robić. Nie, będziemy na przykładzie kasa midgame'a pokazywać, złośliwcy. Będziemy to po prostu robić własnym trybem. Dzisiaj nie ma kokastera, no. Czym to się różni od porad w Noob VS Pro? Tak właściwie niczym. Te programy są podobne. Natomiast na Noob VS Pro zapraszam często gęsto gości. Tutaj jestem sam. Jak palec. Samotny. Forever. Więc dobrze, już teraz nie przeciągając, słuchajcie, bo chyba nie o to chodzi. Chodzi nam o StarCrafta, chodzi nam o trochę teorii StarCraftowej. Nie można codziennie oglądać turnieju na żywo, to zresztą Intel Extreme Masters się skończyło. Tarson wyjechał do Francji, do Millennium. Więc spokojnie zaczynamy. Słuchajcie, midgame. Pierwsza i podstawowa sprawa, która tutaj jest dla nas kluczowa, myślę sobie, to tak naprawdę ustalenie. Co dzieje się w StarCraftie 2, jak postępują gracze, jaki mają pomyślunek w tym, co chcą zrobić, i spróbujemy
usystematyzować to, wydestylować to w takie kilka buletów, punkcików, które będą miały nam pomóc w tutaj takich trybikach kręcących się podczas gry w StarCrafta 2. Mamy ten early game, tam było makro, mikro, rozmawialiśmy i tak dalej. Zacznijmy od pierwszej, najważniejszej rzeczy, podwaliny StarCrafta 2 i podwaliny teorii dotyczącej midgame'a. Niniejszym otwieram midgame, zwiększymy sobie czcionkę do 18, tak żeby było dobrze widać. Jeszcze co tam. O, midgame. Słuchajcie, pierwsza, jedyna, najważniejsza rzecz. Midgame, naszym celem gry jest to, żeby kiedy następuje przejście do midgame'a, równa się nasza przewaga. Już co, po niektórzy sprytni zauważą, że zaraz morglą, co ty gadasz? Miałeś mówić o midgame'ie, a tu mówisz, że do midgame'a mamy przejść z przewagą, czyli tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy w early game'ie uzyskali przewagę. Correct. Tak właśnie. Te dwie fazy są ze sobą niesamowicie powiązane. I o ile nie ma już takiej zależności pomiędzy midgame a late game, czyli nie musimy przechodzić wcale do late game'a z przewagą, bo możemy po prostu przykampić. O tyle założeniem early game'a, który jest najważniejszą fazą gry, bo ustala tak naprawdę tempo, decyduje o tym, kto w początkowej fazie uzyska przewagę, jest wybrukowanie drogi, która ma nas wprowadzić miło w midgame'a. Jakie są podstawy miłego late game, midgame'a? Miły midgame. Tak na szybko, tylko myśląc. Dobre eko. Dobra defensywa. Jakieś wojo. O czymś jeszcze myślimy? Kontrola nad mapą. Czy coś jeszcze jest nam potrzebne w midgame'ie? Plan. Co dalej? Zaraz będziemy oglądać gry, no bo bez gier przecież, co to byłby za program? Co to byłby za program bez gier? I będziemy próbowali zastanowić się tak naprawdę nad każdym z tych punktów, jakie on ma znaczenie, co jest wynikiem czego i tak naprawdę co dalej te punkty, gdzie one nas pchają. Najważniejszym i chyba początkowym jeszcze takim założeniem, które musimy sobie powiedzieć i przypomnieć, tak samo jak w przypadku early game'a, nie ma sztywnych ram czasowych, które nam mówią o tym, że to jest early game, a to już jest mid game. Albo że to jest jeszcze early game, a już nie mid game. Nie możemy tego w żaden sposób zaszufladkować i dlatego myślę sobie, że nie będziemy tutaj starali się patrzeć przede wszystkim na zegar, ale będziemy starali się oceniać sytuację i na bazie tego decydować się o tym, co jest nam potrzebne. Więc mamy te podwaliny, będziemy się zastanawiać na tym. Miły midgame, czyli to jest to, co do niego wnosimy. To, co jeszcze będziemy potrzebowali, zachowania midgame. Zachowania midgame'owe. Zachowania midgame'owe, czyli takie zachowania, które czerpią z early game'a, czyli korzystanie z profitów z early game i no, nie da się ukryć. Agresja, walka, bitwa, pojedynek i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w midgame będzie zmierzało do tego, żeby była konfrontacja. Ale ja dzisiaj mam humor wisielczy, widzę. Słuchajcie, miły midgame i zachowania midgame'owe, czyli korzystanie z miłego early game'a i tak dalej. I potem to wszystko zmierza w stronę tego, żeby było boom, czyli żebyśmy zaczęli zadawać jakieś obrażenia, prawda? I teraz tak. Pożyczyłem sobie trochę repów z Home Story Cupa. A co? Na bogato. A na bogato. I
Nie. Scout. Miły midgame. Kontrola nad mapą. Wypraszam sobie, panie Dębski. A co, czymże jest kontrola nad mapą, jak niedobrym zwiadem? No dobrze, dopiszemy tutaj specjalnie dla Dębskiego. O. Copyright Dębski. Jest dobrze. I dalej. W takim razie widzę, że chyba nie ma za bardzo jakichś pytań, więc spokojnie. Dobra. Jesteśmy na Home Story Cupie, Group Stage 1, grupa A, żeby nie być, nie komplikować sobie strasznie sytuacji. Nercio kontra Torzain. Why not? Shakurashi, Antigua Shipyard. A, weźmy sobie Antigę. I już, proszę. Prawda czasu, prawda ekranu. Leci nam tutaj elegancko. Teraz zobaczcie, Morglum wyskakuje. Zrobił się mniejszy, taki bardziej kompaktowy. Malutki. Siedzi sam na tym streamie. 21:12. Nigdzie, znikąd pomocy. No dobrze. Nie koncentrujemy się na early game. Nie interesuje nas ile dronek, wszystko. Interesuje nas znalezienie momentu, w którym przechodzimy do midgame'a i korzyści z tego wynikające. Więc chwila, ojojojojoj, przyspieszenia, replayka, niech tutaj poskaczą na streamie te wszystkie jednostki, a my będziemy spokojnie starali się przeanalizować. Nie, to jeszcze nie jest midgame. Ja wiem, że już tam niektórzy pewnie piszą, że już minuta 20 to już jest midgame. Nie, nie, jeszcze nie ma. Nie ma nic takiego. Nic takiego się jeszcze nie dzieje. Słuchajcie, ważna sprawa. Gameplan, o którym rozmawialiśmy w early game'ie, który nam tutaj oczywiście wygląda, że haczę przez spawnik bólem. No, dzisiaj będą odgłosy paszczowe, przykro mi, jestem tak niewyspany. Po tym całym weekendzie, że nie, nie. Ekstraktor, gaz. Koncentrujemy się oczywiście na Nercio. Poszukamy sobie potem jakąś kolejną grę, żeby nie było, że tylko dla zergów rozmawiamy o early game'ie i mid game'ie, a właściwie więcej o mid game'ie. No dobrze, i teraz słuchajcie, ja chyba powoli będę już chciał zapalizować, no bo teraz tak. Zobaczcie, jakby ja ustalam, nazwijcie to nubowskie bądź nie, że early game w tym momencie się już skończył. Dlaczego? Wracamy znowu troszkę do tych założeń naszych początkowych, czyli rozdzielanie tych faz. Nie patrzę na zegarek zupełnie, chociaż wy widzicie oczywiście, że jest 4:19, ale ja widzę następującą rzecz. Pomysł był taki, zagrywam hatchery przed spawnik pulem, zagrywam ekstraktor, robię zerglingi, robi się królowa w naturalu. To szczęście tak naprawdę no już niewiele nam brakuje. Będzie upgrade prędkości za momencik, więc jestem w miarę przygotowany. Przepraszam najmocniej, swędzi mnie tutaj coś noga. Więc jestem w miarę przygotowany do tego, co będzie się działo dalej. Czyli mam wyjściowo coś już tutaj podwaliny. Przypominam, że rozmawialiśmy mapa, pozycja, rasa, prawda? Mapa to oczywiście Antigua, ale te wersje chyba, na których się teraz gra, to są tylko krosowe pozycje, przepraszam, nie pamiętam. Chociaż widziałem tutaj góra-dół, na pewno nie widziałem takiej pozycji na Antidze. Nie wiem, czy ktoś może mi tutaj, pewnie się mylę, ale nie widziałem chyba, streamując z Antigi, żeby były równolegle do siebie ustawione bazy. Mapa, pozycja, rasa, czyli Antigua Shipyard, pozycja, jestem tutaj na godzinie 3:00 powiedzmy i rasa przeciwnika, nie moja, bo przecież wiem jaką rasą ja gram, rasa przeciwnika to Terra, czyli muszę gdzieś tym, co robię we wczesnej grze założyć, co będzie się działo, co może tutaj mi zagrozić. Co robią przebrzydłe terrany na biedne zergi? Zanim przełączę czat, tam powinien się już pojawić napis Heliony, albo no nie wiem. W każdym razie, o, widzę, że Dębski tutaj podpowiada. Reaktorowane heliony, jakiś mini push, fast expa może zagrać i tak dalej, więc idealnie by było, żebyśmy, i może tutaj powinienem wycofać się z tego, co powiedziałem, było to, żeby w early game zobaczyć jeszcze, co robi nasz przeciwnik.
No więc poczekajmy jeszcze tą chwilę, kiedy Nerciowi uda się zerknąć, być może, na to, co robi jego przeciwnik, albo to, czego nie robi, bo to też jest informacja. Zobaczcie, nie ma fast expa. Nie ma fast expa i mamy za to. O! Jest elegancko. Wiemy tak naprawdę wszystko, co potrzebujemy. Czyli możemy powiedzieć, że mamy wartość dodaną polegającą na tym, że zeskautowaliśmy naszego przeciwnika. Wiemy, co on robi. No i teraz mid game. Jest mid game. Jest i notatnik. Dobry, miły mid game, prawda? To jest tak. Możecie sobie takie wydrukować, ptaszki stawiać. Dobre eko. Na ten moment 22 drony to nie jest może jakoś mega, ale tak, jest ekspansja, więc możemy robić ładną saturację, prawda? Dobre eko to również królowe. Są dwie, ptaszek postawiony są. Injektowany, by the way, tu, ujujuj. A mogło być tak pięknie. No dajmy mu tutaj zinjektować. Właśnie, teraz jest ok. Tutaj też injekcik. O, bardzo ładnie, Nercio. Mamy więc dobre eko. Dobra defensywa. Ktoś powie, ale nie ma Spinecrawlera. Oh, you are wrong, sir. Chodzi nam tutaj przede wszystkim o to, że wiedząc, co robi przeciwnik, możemy to skontrować. I to informacja jest też czymś, co pozwala nam się lepiej bronić. Zauważcie, że Nercio w tym momencie może wybrać kilka dróg defensywy. Z jednej strony może zagrać masę zerglingów i próbować otaczać heliony, tak żeby je skontrować. Z drugiej strony mamy możliwość, nie wiem, wybudować dwa spinecrawlery, blokować królowymi, może założyć Evo Chamber. Z trzeciej w końcu strony możemy zagrać Roach Warren i liczyć, że zdążymy z Roachami, zanim przyjadą heliony. Więc mamy co najmniej trzy możliwości mid-game'owe już w tym momencie, które wynikają z early game'a. W early game'ie mamy dobrą defensywę, która szeroko zrozumiana polega na tym, że mamy informację o tym, jak się bronić. Czyli już nanosimy tutaj dobra defensywa, aka jak mam się obronić. Prawda? Jak to ładnie wszystko wygląda. Tego Dębskiego tylko muszę stąd wykreślić, ale to już potem. Więc wiemy, że tak naprawdę zagrożenie będą heliony i musimy podjąć jakieś kroki, żeby się przed nimi obronić. Ale jeżeli już znamy te kroki, no to jest nam fajnie, miło i wygodnie. Creepek się rozrzuca, można się tam, wiesz, prześliznąć i tak dalej. Kolejna rzecz. Jakieś wojo. No i tutaj dochodzimy do sytuacji, która mogłaby być mniej lub bardziej znowu doprecyzowana. Jakieś wojo to zarówno kanon, spine, bunkier itp. Albo inaczej, a nie tylko jednostki. Jeszcze mogę tu dopisać wall-in. Co wy na to, ha? Ha? No właśnie. Zaskakuję wszystkich tutaj, wypisując coraz to nowsze rzeczy. Więc słuchajcie, jakieś wojo, puścimy sobie dalej grę, zobaczymy, co tutaj zdecyduje się zrobić Nercio. Robi zerglingi. O. Robi jeszcze jedną królową. Ona do tumorowania oczywiście, ale też defensywna. Metabolic boost. No i jest dronowanie. Zobaczmy teraz tak naprawdę. Jo, o! Roach Warren. Proszę. Jestem jednak dobry. Damn, I'm good. Czasami trafi mi się nawet. Nie oglądałem tego repa. Nawet nie oglądałem Home Story Cupa praktycznie w ogóle. Roach Warren. Dlaczego momentalnie nie stawiamy Spinecrawlera? No bo początkowe dwa heliony. Jak mamy kilka zerglingów, dwie królowe, jesteśmy w stanie sobie jakoś poradzić. To jest takie rozwiązanie, które niesie za sobą kolejne konsekwencje, czyli takie zazębianie się, mówiłem, trybiki kręcą się. Nie dość, że mam defensywę w postaci informacji, bo co będzie mnie atakować, mogę to kontrować. Już drugi trybik leci, czyli kontruję rouchami. Ale zaczyna się też powoli trzeci trybik kręcić, do którego będziemy dochodzić już za momencik. Agresja, walka, bitwa, pojedynek, konfrontacja. Idealnie nam się to wszystko zaczyna składać, bo zobaczcie, że roacze będą early game, mid game'owym elementem, który będzie
walczył dla nas, prawda? Który będzie powodował, czy też w defensywie, czy też w ofensywie, będzie konfrontował się z tym, co przyśle nam teren. Więc mamy kolejny ptaszek postawiony. Proszę bardzo, tutaj stawiam ptaszka. To już mamy. Nie, to już mamy, to już mamy. Zostały nam kontrola nad mapą plus zwiad bajdemski, plan co dalej oraz korzystanie z profitu w early game jako podsumowanie miłego midgame'a i zachowań midgame'owych. Coś tutaj do mnie. A, jutro nie ma go.pl Forestu. O, jak fajnie, będzie dopiero sobotę. No to fajnie, mam jutro wolne. Jak miło, jak milusio. Czyli jutro będzie pewnie coś innego. Pewnie jakieś NVP w takim razie. Słuchajcie, więc wracając do tego, bo już zaczynam gubić myśl. Kontrola nad mapą i zwiad bajdemski. Zaraz tam tego czata sprawdzę, nie bójcie się. W tym momencie kontrola nad mapą, zaliczymy tutaj te overlordy, prawda? Zaliczymy te overlordy, które rozesłane tu i ówdzie. Jest tu tylko jedna Xel'Naga tak naprawdę, ale no, nie jest tutaj może dla nas konieczne kontrolowanie mapy w tym momencie. Dlaczego? Ktoś się zapyta. Ponieważ Heliony ownują Zerglingi. Nie na creepie, bez Metabolic Boosta, prawda? Więc nie ma co ryzykować i tracić niepotrzebnie tych Zerglingów, które mogą kilka cennych sekund kupić, broniąc się w naturalu. Więc kontrola nad mapą, zwiad bajdemski, check. Plan co dalej? Tu już mamy ten trzeci trybik, który powoli się kręci, czyli Roach Warren. Moglibyśmy tu iść dalej w tą grę i zobaczyć, czy rzeczywiście to się sprawdzi, ale na ten moment zakładamy, słusznie bądź niesłusznie, że co dalej, wybuduję Roache, które pozwolą mi zrobić dwie rzeczy. Albo wziąć trzecią bazę, bo będę kontrował Heliony mojego przeciwnika, albo pozwolą mi zrobić agresję. I możemy sobie od razu zapisać, że plan co dalej. Tutaj dam, o, tyle tych, i idziemy niżej. Plan co dalej. Jeden. Atak. Pressing plus expo. Samo expo nie jest sexy. Nie, nie. Samo expo nie jest sexy. Z czym się różnią te rzeczy, powiemy dalej. Zostaje nam korzystanie z profitów z early game. Jako podsumowanie całości tego wprowadzenia, co powiedziałem. Korzystanie z profitów w early game jest następujące. Mam dobre eko. Mam dobre eko. Wiem dzięki zwiadowi, dzięki kontroli nad mapą, jak się bronić. Czyli mam i kontrolę nad mapą, i zwiad z early game'a. Informacje, które w early game'ie włożyłem do koperty. Mid game przyszedł, odgwizdali, otworzyłem kopertę. Aha, Heliony, Roach Warren. Zazębiło się, kolejny proficik, ten liścik, co oszczędził nam dużo kłopotu, bo gdyby na przykład Nercio postanowił, przepraszam, telefon mi się rozładowuje, coś mi tu piknęło, gdyby Nercio zdecydował się trzecie expo, no to nagle wjeżdżają Heliony, no może być ciężko, chociaż Nercio pewnie by wybronił. Ale ja i ty pewnie byśmy przegrali. Więc to jest w dużym uproszczeniu korzystanie z profitów early game'owych. I teraz przejdźmy jeszcze do tego planu, co dalej. To wymaga puszczenia gry nam tutaj w tle. Zobaczcie, ja mam tu u góry notatnik, a tam się coś rusza. Niezłe, co? Atak, pressing plus expo lub samo expo. Tu jeszcze w nawiasie pasywna gra. Nie najlepsze rozwiązanie. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Atak. Atak wiąże się z pewnym ryzykiem. Powiem o nim najpierw, bo żeby nie było, że jest fajnie i pięknie. Atak wiąże się z tym, że jeżeli brakuje elementu ekonomia, brakuje elementu kontrola nad mapą, da się tutaj coś takiego zrobić, magicznego. Nie, nie da się Ctrl-U zrobić. Czyli dobre eko, kontrola nad mapą, plan co dalej. To atak sam sobie może się okazać pomyłką. Dlaczego? Nie mam dobrego eko, nie jestem w stanie kontynuować ataku, bądź może się okazać, że mojego wojska jest za mało. Dlaczego atak jest złym pomysłem? Jeżeli nie mam kontroli nad mapą, jeżeli nie mam zwiadu, może się okazać, że zostanę zbagdorowany w momencie, kiedy moje jednostki będą tu, tutaj coś mi wjedzie. I nie mam defensywy
stracę dużo więcej, a przeciwnik okaże się, że się obroni, więc atak, ale w przypadku, kiedy wszystkie te rzeczy są zachowane i kręcą się różne kółeczka i ładnie to wszystko wygląda. Ale atak z drugiej strony jest domeną ladera, czyli w grach laderowych dużo ludzi na dwóch bazach po prostu jedzie. Pressing Expo, od razu zaznaczymy, to jest domena turniejowa, ale też i sexy. Dlaczego Pressing plus Expo jest sexy sprawą? Gdyż ponieważ chcemy budować naszą przewagę. Jak budujemy naszą przewagę? Nie pozwalając, przede wszystkim nie pozwalając naszemu przeciwnikowi wybudować expa, harasując go, a samemu rozwijając naszą ekonomię. No nic piękniejszego się nie może przydarzyć, jak zanegowanie trzeciej bazy zergowi, a ja terrany mam cztery. Uiii. O to chodzi. O to chodzi. I dlatego to jest takie fajne. Trzecia rzecz, samo expo, basywna gra, nie najlepsze rozwiązanie. Wiąże się z tym, że kiedy expujemy po raz trzeci, jesteśmy skazani na defensywę. I dużo lepszym jest pressing plus expo, czyli wyprodukowanie odrobiny wojska i potem ekspowanie. To wojsko daje nam taką wolność decyzji, wolność poruszania się, wolność przemieszczania się i komfort tego, że jednak jestem w tym midgame przygotowany na najgorsze, ale mam plan co dalej. Zerknę teraz szybciutko, co tutaj się dzieje na tych czatach. Dobrze, wrzucę ten plik na Facebooka, nie martwcie się. Zresztą te early game'owe też gdzieś tutaj pozapisywałem. Zerknę szybciutko na czata. Samo expo nie jest sexy. Tak, zapamiętać. Dobrze. Dzisiaj nie, dzisiaj jestem naprawdę padnięty. Wybaczcie, dzisiaj więcej nic nie zrobię. Dzisiaj tylko to igranie. Dobra, zobaczmy, co tutaj się da, co tutaj się... Tak, nie powiesiłem, ale słuchajcie, nie powiesiłem plakatu, ale w tym tygodniu mam remont i mam nadzieję, że się uda powiesić, więc trzymajcie za kciuki, mam nadzieję, że się uda. Dobra, patrzę, co tutaj się dało, jestem koniem. Co dalej? Idąc tokiem myślenia, to Nerdzio ma już mega armię, bo ma dwie haczyrki i pula. Nieprawda! Strun, to nie tak. Należy rozróżnić 20 rołczy, a dwie haczerki i pula. Nie, to nie jest mega armia. Ale patrząc na zerga, patrząc na ilość larw, wiemy, ile możemy tej armii wyprodukować, prawda? I to świadczy o tym bezpieczeństwie, o tym buforze bezpieczeństwa, bo zobacz, że nie zużywa się na przykład wszystkich larw na drony, prawda? W momencie, kiedy wiesz, co się dzieje. Wiesz, kiedy możesz, kiedy inject następny wejdzie. Jeżeli masz spawnik pula, jeżeli masz Roach Warren, to możesz spokojnie wymanewrować tak, że widząc, ile jeszcze masz minerałków, wyjdzie ci 6 larwek, no to 6 roachy wybudujesz. Albo 12 zerglingów. To nie jest tak, że fizyczna obecność czegokolwiek świadczy o sile. Nie. Ale informacja połączona z odpowiednią techem, odpowiednią makro świadczy już o sile zawodnika. Bo zobacz, że, no powiedz szczerze, jest 6 minuta i nagle Nercio nie widzi nic tutaj, nic nie widzi. Po prostu nie ma nic. Zresztą zobacz, przełączmy sobie na wizję Torzajna. Zobaczcie, on nawet nie wie, gdzie jest zerg w tym momencie. Zostaniemy na tym repie tak naprawdę do końca, bo pokażę z drugiej strony to same zagadnienia, ale a la Terran, prawda? On nic nie wie. Czy uważacie, że to jest komfortowa sytuacja? Czy uważacie, że dwa heliony to jest w tym momencie coś, co jest w stanie wybronić go? Przecież gdyby Nercio grało Lina z jednej bazy, no to on tutaj Banelingi na przykład, mas Banelingi, prawda? No to to już jest prawdopodobieństwo ogromne, że jest po grze, prawda? Gracze podejmują ryzyko. Gracze podejmują ryzyko. Zobaczcie, że tu jest nawet w tym momencie techlab dobudowywany. Żaden barak nie jest w stanie produkować. Ta faktory nic nie robi. On ma dosłownie 4 heliony. Dwa w tym momencie jadą. On dopiero teraz zobaczy, co się tutaj dzieje. Ale każdy kij ma dwa końce znowu. To jest StarCraft. Gdyby nie było tak, to nie byłoby fajnie. Więc nie, rzeczywiście
Na pozór może się wydawać, że to, że mamy spawnik pula i dwie haczery, to nie świadczy o naszej sile, ale jeżeli do tego dołożymy to, że przeciwnik idzie w heliony reaktorowane, to już jest silne, to już jest coś. Bo wiemy, że na przykład nie możemy wybudować 12 zerglingów. Bo po co? Lepiej zrobić Roach Warren i wybudować 6 roachy. I to już jest konkretna rzecz, która pozwala nam coś uzyskać. Zerkniemy dalej, przepraszam najmocniej, na czacika. Już sobie poprzełączałem źle, dobra. Ale on mówi, co Nercie może zrobić, żeby bronić się przed Terranem, więc kanon spań bunkier należy do czynności wykonywanych podczas defensywy. No tak, ale przecież my rozmawiamy tutaj o jakieś wojo, prawda? Kanon spań. Ja. Dobrze, może za bardzo tu uprościłem, ale wojo, do czego służy wojsko? Tutaj postawmy sobie, nie wiem, ten znaczek i zróbmy odwołanie. Do czego służy wojsko? Do czego używamy wojska? Ogólnie, do czego używamy wojska? Do czego używamy armii? Trzy podstawowe rzeczy: atak, obrona, pressing, kontrola nad mapą. Więc jakbym tu. Wojo równa się armia, prawda? Gdyby podejść do tego w ten sposób, to już widzisz, że jest spełniony chociaż jeden z tych punktów, który definiuje wojsko, prawda? Mogę się bronić. Myślę, że to. Że to wyjaśnia. Dlaczego nie ma jednego Liga na Xel'Nadze? Wycofał, no bo są heliony. No to owszem, no on zobaczyłby, że one jadą, ale czy to mu jest tak naprawdę potrzebne, Dębski? Pytanie. Mam, wiesz, to jest decyzja taka już naprawdę na najniższym poziomie. Trzy zerglingi, cztery zerglingi. Co można z nimi zrobić? Co dalej, co dalej? Mówiliśmy o kwalifikowaniu budynków do wojska, przekręcam fakty. No pewnie. Dobra, co tutaj dalej się jeszcze dzieje? Kiedy jest dobry moment do założenia expa? Jeśli mam 30 probek w naturalu, to ile mam wysłać? To jest early game'owa decyzja żółty i to jest decyzja, którą podejmujesz na początku gry, zakładając, czy chcesz grać fast expa. I wtedy w build jest wplecony moment, kiedy musisz postawić expa i wtedy to robisz. Co do transferu, jeżeli uważasz, że jest zagrożenie, że możesz zostać zaatakowany i chcesz używać probek, czy też dron do obrony, wtedy przesyłasz więcej do naturala, a zostawiasz mniej w mainie. Ale ogólnie najlepiej mieć porówno. Wtedy masz najlepszą saturację teoretycznie. Dobrze, wracamy do tego i chcemy zobaczyć, co będzie robił Nercio. Już nie pamiętam, co miał nam pokazać, że będzie robił i co jest tak naprawdę dla nas tutaj ważne. Zerknę na moją ściągę. Zerknę na moją ściągę, która znajduje się tutaj. Do czego używamy? Plan co dalej. A, plan co dalej mieliśmy zobaczyć. No to siedzimy i oglądamy. Plan co dalej przed waszymi oczami. Tylko na igraniu. Zobaczcie. O, są heliony. Cyk, cyk, cyk. Jest trzecia królówka. Prawda? Momentalnie mogę się fajnie bronić. I już jest S, prawda? Zobaczcie, że to już jest kilka minut i dalej mówimy o mid game. Dzisiaj nie dotykałem w ogóle late game, a w następnym igraniu będzie late game. Nie bójcie się. Do not fear, I'm here with you. Era ekstraktorki, są roacze, prawda? I to jest. O, zobaczcie! Yes! Trzecia baza. Plan co dalej? Plan co dalej? Expo, pasywna granie, najlepsze rozwiązanie. Pressing plus expo. I teraz tak. Zanim się ktoś ze mną pokłóci znowu. Pozdrowia struna. Można tutaj założyć, że Nercio gra defensywnie. Że gra pasywnie. Czy pasywnie równa się defensywnie? Powiedzmy, że w tym przypadku nie wchodzimy w to, przepraszam, cofamy, zapominam to. Atak się nie wydarzył, prawda? Nercio nie zaatakował. Ma 5 roachy. Pressing plus expo również się nie wydarzyło. Jest expo defensywnie grane, które powiedziałem, że nie jest sexy, ale właśnie, zobaczcie co się dzieje, wychodzą te roachy. On nie jest
pasywny. To nie jest pasywny, że siedzę sobie tutaj i gdzieś się dorobi haczerka. Nie. Zobaczcie, co się dzieje. Jest kolejna drona wysyłana. Tutaj mieliśmy overlorda zestrzelonego bodajże. I czy ja dobrze widzę? Coś tutaj się dzieje? Nie, ta dronka gdzieś tutaj przez przypadek. Nie miał na tyle wojska. Oczywiście nie miał na tyle wojska, żeby tutaj pressing zrobić, ale znowu mind game tutaj wchodzi. Tu wchodzi taki trybik tych rzeczy wirtualnych, które się dzieją w StarCraftie, a nie fizycznie widzianych na ekranie. Bo co zobaczył Torzain? Wróćmy do tego momentu, kiedy on wjechał tutaj tymi swoimi helionami. Znajdźmy ten moment. Przypatrzmy się im. Przypatrzmy się. Jadą coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, jadą sobie. Tak. Zwalniamy i zobaczmy, co tak naprawdę widzi tutaj Torzain. Królowa Zerglingi, jest Expo. Druga królowa ma tutaj 4 heliony. Jaka jest jego decyzja? Siedzę sobie. Pressing plus expo. Pressing plus expo. Teoretycznie coś takiego się tu stało. Ale wirtualna maszyna StarCraftowa się kręci. Mój przeciwnik zobaczył moje heliony. Co robi Zerg, widząc heliony? No najprawdopodobniej zagra na niej jakąś kortrę, prawda? O! Są mrołczyki. Więc zobaczcie, że to, co o czym mówiłem, czyli pressing plus expo, czyli defensywa, nie do końca tutaj występuje. Dlaczego? Ponieważ Torzain zauważył, że Nercio ma twardą kontrę na jego heliony. I może tak, heliony nie niszczą budynków sprawnie. Owszem, grillują świetnie dronki, ale z drugiej strony, przy tej ilości roachy, zobaczcie, creep, bardzo ważny creep. Pamiętamy, przy helionach rozrzucamy creep, to w każdym odcinku można powiedzieć, niekoniecznie tym dotyczącym midgame'a. Pozwólcie, że przepłukam gardło. Więc tak naprawdę jest dużo creepu rozrzucone, to też jest kolejna informacja, prawda? Inercio spokojnie roachami powoduje, że jest bezpieczny. Mimo, że nie przeszedł nimi pod main Torzaina, prawda? Mimo, że nie atakuje, że nie goni tutaj, prawda? Ale w trybiku wirtualnym to jest tak, jakby on tutaj cisnął swojego przeciwnika. Tak jak początkowo. Były blue heliony, Inercio siedział w bazie, nie biegał z rwingami po mapie, nie dawał sobie ich snajpować pojedynczo. Tak teraz on ma większą kontrolę nad sytuacją, przynajmniej dopóki Torzain znowu nie zagra kolejnej kontry na roachę, co zresztą gdzieś tu pokątnie widzimy, bo są tanki. Więc gameplan Nercia wystąpił hybrydowo troszkę. Nie był to czystego rodzaju pressing plus expo. Było expo, ale też taka gra, wiadomo, która zobaczył Torzain heliony, wie, że nie jest w stanie zaatakować, więc wycofuje się. Czyli ja mogę spokojnie ekspować. To nie jest takie pasywne ekspowanie, żeby było tylko ekspo pasywne, bez armii. O, tu możemy napisać. Pasywna gra kosztem armii. Nie najlepsze rozwiązanie. Prawda? Mamy armię, więc możemy spokojnie bronić ekspa. I tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko złożyło się w elegancką całość. Gameplan i tak dalej, midgame'owy, 3 bazy i potem co się dzieje? Na Nercio dorabia drony, są layery, Baning Nest, Infestation, Pit, Spire, milion limitu na 200 i tak dalej, pushuje go, gra trwa 37 minut. Nercio wygrywa. Pamiętamy. I to tak naprawdę podsumowuje midgame'a. Zróbmy sobie teraz szybki recap tego, co zostało powiedziane. To sobie niech tam brzęczy w tle. Nie, tylko nie chcę tego jakiegoś syczącego dźwięku. O. Powiedzieliśmy sobie przez tę pierwszą część audycji, że wynikową early game'a musi być miły mid game. Miły mid game, na składowym jego mid game'a
wliczamy dobrą ekonomię, dobrą defensywę, aka jak mam się bronić przed tym, co robi mój przeciwnik, jakieś wojo, tudzież wojo armii, kanon, spine bunkier, wall-in, a nie tylko jednostki. Pamiętamy, że wojo w tym momencie to nie tylko te dynamiczne rzeczy, które się poruszają, ale również statyczne elementy. Kontrola nad mapą plus zwiad bajdemski, tutaj dodane, po raz kolejny przypominamy i dziękujemy. Oraz plan co dalej. Plan co dalej wiąże się oczywiście z trzema punktami, które sobie powiedzieliśmy. Atak, pressing plus expo lub samo expo. Oczywiście nie można założyć teraz, bo Morlun tak powiedział, bo kimże jest Morlun, żeby tak mówić, że to jest najlepsze rozwiązanie za każdym razem. Pressing plus expo. Nie. To nie jest tak. To wszystko, plan co dalej, musi być wynikową czegoś, co się tutaj dzieje, tych trybików, które się zaczęły kręcić. Bo jeżeli kręci się trybik dobre eko, kontrola nad mapą, plus zwiad, trzy trybiki, i z tego wynika, że mój przeciwnik bierze expo, to ja nie będę grał pressing plus expo, tylko zaatakuję i go zniszczę, prawda? Albo mój przeciwnik nie zrobił walla. No to zaproszono zerglingi na ucztę, wpadną i skorzystają. Zachowania midgame'owe, korzystanie z profitów z early game, agresja, walka, bitwa, pojedynek, konfrontacja. O tym sobie tak naprawdę nie powiedzieliśmy i może jeszcze powinienem, zanim pokażę jeszcze z punktu widzenia Terrana, jak to przebiegało. Więc słuchajcie, agresja, walka, bitwa, pojedynek, konfrontacja. To, o czym tutaj mówimy, o co tutaj nam tak naprawdę chodzi, to wybranie drogi już tej ofensywnej. Nie mówimy o ekspowaniu takiej, żeby była jak najlepsza. I tu znowu, jeżeli dobrze skautujemy przeciwnika, nasza armia będzie odpowiednio złożona i będziemy mogli podjąć w końcu te elementy agresywne. No bo nie oszukujmy się, że tu chodzi o to, żeby przede wszystkim zabić przeciwnika, prawda? Czyli przeciwnik musi w pewnym momencie ucierpieć od tego, co my robimy. Musi przeciwnik zostać przez nas zaatakowany. Ale jeżeli dobrze trybiki midgame'owe zaczną się kręcić, to ten atak nastąpi na naszych warunkach, w miejscu wybranym przez nas, z taką armią, która jest w stanie wyrządzić największe szkody, bazując na poniesionych kosztach, żeby tą armię wyprodukować, że jest to wszystko cost effective. I to elegancko podsumowuje nam midgame StarCraftowy. No i teraz przechodzimy w takim razie do zerknięcia, jak zachował się tutaj Torzain. I to będzie koniec tej audycji. Godzinka, easy, wiemy jak grać midgame'a, jedziemy ladderować. Nie dziękujcie. Lecimy w takim razie dokładnie na tym samym z punktu widzenia Torzaina. Poczekamy, aż tu przejdzie ten early game. Już wiem, jaki jest game plan. Reaktorowane heliony, expo, trzeci command center. Tak postanowił grać, więc zakładam, że w momencie, kiedy pojawią się te reaktorowane heliony, to mamy do czynienia z kompletnym early game'em. Bo mamy jednostkę, która pozwala nam robić zwiad, mamy możliwość, ekspujemy sobie, więc to wszystko bardzo ładnie nam się składa. To nie jest early game expo. Dlaczego? Ponieważ nie jest otwarcie na przykład baraki command center, tylko zresztą przepraszam, zaraz zobaczymy, czy on tutaj nie zaczyna wcześniej od tego command center. No ja nie śledziłem zupełnie wizji Torzaina, więc zobaczymy, jak on tutaj podszedł do tematu i na co się zdecydował. Szybciutko leci to nam do przodu. No, jest wall. Robi się orbital, robi się rafineria. Zobaczcie, pamiętacie, w której minucie skończył się early game Nercia? 4:19 powiedziałem w pierwszym momencie, prawda? Zobaczymy, czy tutaj będzie można powiedzieć. Tak, mamy command center. No i to można powiedzieć jest koniec powolutku early game'a. Dlaczego? No tu oczywiście odwołujemy się do poprzedniej audycji, ale w dużym uproszczeniu
Mamy defensywę, mamy game plan, który wprowadzamy w życie, trzyma się to kupy. Jedyne, czego nam brakuje, to jest zwiad. Nie mnie oceniać, Torzan jest dużo lepszym zawodnikiem ode mnie, czy ten zwiad powinien tu być, czy nie. Ale pamiętajcie, że na pewnym poziomie możemy założyć, że jesteśmy w stanie obronić się przed konkretnymi rzeczami, jeżeli zastosujemy konkretny build order, prawda? Więc wybranie optymalnego zagrania powoduje, że ten zwiad, jego rola jest ciut zminimalizowana, ponieważ możemy spokojnie zagrać. Oczywiście nic nie kosztowałoby tutaj Torzajna wysłanie jednej CV-ki, poświęcenie jej, żeby zobaczyć, co jest, prawda? Chociażby dlatego, żeby zobaczyć, że to nie jest one base all-in, prawda? Albo że nie jest jakiś six pool. Chociaż six pool oczywiście dawno temu by się już zakończył. No i teraz tak, jesteśmy w mid-game'ie, trzeci command center. Zobaczcie, ile tu się dzieje. I teraz tak, pytanie zasadnicze. 23 CV, armia, no idziemy po tą naszą karteczkę. Chcemy mieć przewagę w przejściu do mid-game'a. Burzy mi tu całe założenie tej ściągawy, którą tutaj tak pieczołowicie wam wypisuje od 47 minut już tak naprawdę Torzan, pisząc, że chce przejść do mid-game'a, że idealnie jest przechodzić do mid-game'a z przewagą. I tu tak naprawdę możemy zrobić dwie rzeczy. Albo naciągnąć early game'a i założyć, że ponieważ jest to tak pasywne otwarcie, ponieważ Torzan nie robi nic przez 5,5 minuty, teraz dopiero reaktorowane heliony, to tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że w momencie, kiedy pojawią się dwa pierwsze heliony, to wtedy dopiero kończy się early game'u Torzajna. Wtedy on dopiero tak naprawdę chce pójść do góry. Ba, w momencie, kiedy skończy się drugi orbital, tak naprawdę możemy powiedzieć, że zaczyna w końcu to echo jakoś kwiczeć. Prawda? Że możemy sobie... o właśnie, jest drugi mu, momentalnie przelatujemy. Więc teraz dyskusyjne jest oczywiście, czy mamy przewagę jakąkolwiek przechodząc do minigame'a. Nie, nie mamy. Ale patrząc na to, co się tu dzieje. Co widzimy? Widzimy trzy command center, widzimy trzy potencjalne orbital command. I teraz tak, przewaga, moi drodzy słuchacze, to nie jest tylko i wyłącznie kontrola nad mapą. To nie jest doskonały zwiad. To nie jest świetna saturacja. To nie jest duża armia, która kontruje to, co robi nasz przeciwnik. To jest jakaś wypadkowa, gdzieś się przecinają te wszystkie rzeczy. Ale tutaj mamy niewątpliwy benefit midgame'owy, który polega na tym, że mamy trzy Orbital Command, potrójny muł, niesamowity boost do eko, który powoduje, że mamy taki, jak idzie linia rozwoju Torzajna, jakbyśmy patrzyli, ja mam nadzieję, że to widać, to ona idzie tak delikatnie, delikatnie i potem nagle jest coś takiego. I to jest ten benefit. On nie jest fizycznie namacalny do zobaczenia, ale on zaczyna tutaj już... Zobaczcie, co tutaj jest, drugi muł ląduje, drugi mu ląduje i tutaj już zaczyna skakać coraz wyżej wydobycie. Znaczy już ponad 1000 momentami jest, ale to nie jeszcze nie koniec. Więc widzimy dodatkowo, oczywiście możemy produkować więcej SCV i dzięki temu korzystać z lepszego eko. Kolejna rzecz, która nas tutaj interesuje. Więc dobre eko zaliczamy jako element midgame'a, że się stało. Dobra defensywa. Tutaj jestem w stanie dać minusa Torzainowi. Dobra defensywa. On tak naprawdę jest niesamowicie podatny na one base roachy tutaj, które mógłby ktoś zagrać i spróbować go zaatakować. Szczególnie, że to jest pierwsza gra w grupie, best of 3 gramy. Dlaczego nie zrobić niespodzianki i zagrać one base roach? Owszem, może podnieść supply depot, ktoś mógłby powiedzieć, albo dom, jak to mówi Tarson, ale na pewno jest podniesienie tego. I na pewno nie ma tanka, nie może podnieść, żeby zrobić tutaj chlaba. Na pewno pierwszy marauder, no może udałoby się go zrobić w miarę szybko, ale jeden marauder nie powoduje, że my tutaj od razu mamy fajną sytuację. Ale pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, że ta defensywa dalej daje nam, że przy tej defensywie dalej mamy trzy orbital command, więc te muły, więc możemy zbierać, więc możemy tutaj zagrać bardzo, jak to się nazywa, tak
negatywne to jest to wygłodzenie przeciwnika, ale możemy zagrać niesamowity konsum z tego, co jest tu. Ja śmiem twierdzić, że to jest tą ilością mułów, która może być dropowana, to tutaj jest porównywalne wydobycie bez mułów na dwóch bazach, prawda? Więc możemy wybudować na tyle, żeby przełamać to, co tutaj przejdzie. Pytanie tylko, czy jesteśmy w stanie wybronić się na tych dwóch supply'ach, żeby nam nie wlazł do bazy tymi roachami. W dodatku on, jak to zobaczy, zada jakieś obrażenia, sam zaekspuje i wyrówna się sytuacja. Więc dobra defensywa tutaj nie widzę, więc to nie jest taki tak bardzo miły midgame, jakbyśmy chcieli mieć. Jakieś wojo, jakaś armia, owszem, mamy heliony, które kontrują tak naprawdę w tym momencie zerglingi, ale tych helionów mamy jeszcze mało, to nie są blue flame heliony, więc przede wszystkim nasza armia będzie służyć do kontroli nad mapą i zwiadem. Dokładnie na tym będzie służyć. I teraz tak, plan co dalej, pierwsza rzecz już jest jasna, korzystanie z profitów z Early Game 3, Orbital Command, agresja, walka, bitwa, pojedynek, konfrontacja, to nastąpi dużo później w przypadku tak grającego Terrana. Dlaczego? Bo jego plan co dalej polega na tym, że on co najwyżej będzie robił pressing i expo. Dlaczego to? Ponieważ nie ma wystarczającego zaplecza, żeby wybudować taką armię, która jest w stanie zabić swojego przeciwnika. Nie ma wystarczającego zaplecza, żeby odnowić armię wystarczająco szybko, więc nie może sobie pozwolić na stratę armii, bo jego expo jest bardzo narażone w tym momencie na jakąkolwiek kontrę. I to tak naprawdę podsumowuje to, co tutaj Torzain robi i mam nadzieję, ładnie wpasuje się w to, co się dzieje. I potem akcja, reakcja, trybiki, roacze, siege tanki się pojawiają, widzieliśmy je tutaj. Siege tanki wspomagają też defensywę, pozwalają nam ofensywnie zająć kolejne expo, tylko i wyłącznie mając pewność, że jesteśmy w stanie obronić się przed tym, co gra Zerg. Więc jedynym minusem takiego zagrania, które tutaj widzimy w wykonaniu Torzaina, jest to, że on nie skautuje, że informacje o tym, co robi jego przeciwnik, nie dostaje w momencie, kiedy on chce to robić, ale w momencie, kiedy już to zrobił, czyli kiedy roachy zostały wyprodukowane, Torzain dostał informacje, nie w momencie, kiedy był Roach Warren budowany. To są dwa różne momenty i niosą ze sobą różne konsekwencje. No dobrze, słuchajcie, jakoś udało się przez to przebrnąć. Patrzę jeszcze tutaj, jakie były pytania, ewentualnie, jakie były... No, dlaczego mi się to tak przełącza? O, tu jest czata. Dobrze. Zaraz zerkniemy, co tutaj się dzieje. Odpowiedz Morglum, tanki, mariny, wikingi, VS Zerg, w co iść? Czy chodzi tutaj, co ma grać, przepraszam, nie, to pauza musi być. Co musi grać Zerg na tanki, mariny, wikingi? Zaraz sobie odpowiem na to pytanie. O, tutaj już Dębski w dobrą stronę idzie. To wszystko zależy od tego momentu, w którym się ten marine tank atakuje. O, widzę, że Dębski tutaj rządzi, pomaga. Najlepiej przykampić trochę, broniąc się inwestorami. To znaczy, to jest też pytanie, bo tutaj to, co pyta Dębski, od w którym momencie, chodzi oczywiście o to, czy to jest wczesna faza gry, czyli wczesna faza midgame'a, bo jednak tanki występują już typowo midgame'owo, czy późniejsza, czyli jak duża jest ta ilość. Dużo zerlingów z metabolic boostem. Zauważcie, że często Terran, który robi tanki i marines, nie będzie miał medivaków za dużo. Będzie miał jednego, dwa medivaki max, więc dobrze jest na przykład wymuszać teama, podbiegać, wycofywać się, a nóż zagra steampaka, więc te jego jednostki się osłabią. To, co można jeszcze robić, to ta armia, czyli tanki i marines, ma tendencję do kampy. Można obiegać ją dookoła, jeżeli jest, i spróbować przejmować kilkoma zerlingami posiłki, które będą maszerować. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj Rev, dzięki, że to zauważasz, że ja mówię o bardzo bezpiecznych openingach. Tak, ja popieram dla nas, tutaj, którzy przychodzimy, chodzi o to, żeby grać bezpiecznie. Rotenowski, jak mam kontrolować wczesne pusze Terrana w early game? Zwiad, zwiad i jeszcze raz zwiad. Plus kontrola nad najbliższą Xel'Nagą i to powinno wystarczyć. Jeżeli wiesz, że twój przeciwnik będzie próbował cię puszować, zagraj. Jeżeli nie,
Zrób inaczej. Odpalasz repa, w którym przeciwnik cię puszował i patrzysz, w której minucie to nastąpiło i w której sekundzie. I włączasz sobie grę z komputerem i grasz 5-6 gier, w których patrzysz, ile jednostek jesteś w stanie wyprodukować. Jak możesz sobie, ile kanonów możesz sadzić i tak dalej. I tą metodą prób i błędów jesteś w stanie przygotować sobie builda, openinga, który cię zabezpieczy przed early pushem. Tylko pamiętaj, to nie polega na tym, że masz na ślepo to grać, ale zobacz też, co robi twój przeciwnik w tym replayu. Jak możesz, i szukaj znaków, które pozwalają rozpoznać u innych przeciwników to, że on będzie wczesnego pusha robić. No dobrze, no dobrze. Jest ok, jest ok. Mam 21:27. Dzięki wielkie Dębski tutaj za pomoc. Słuchajcie, więc jutro będzie zmiana planów w takim razie. Będzie w takim razie coś StarCraftowego przygotujemy i może nawet lolowego zaraz po, albo najpierw lolowe, potem StarCraftowe, więc zaglądajcie na Face'a i tak dalej. Natomiast ja się będę dzisiaj rozmawiać i żegnam, idę odsypiać Intellectual Masters Kijów. Jeszcze raz wielkie podziękowania za wasze wsparcie, cieszymy się strasznie, że się podobało. I mam nadzieję, że pójdzie to dalej w dobrą stronę i tych relacji ze studia będzie coraz więcej. A póki co z mojej strony to na wszystko. Widzę, że Dixo Master to jutro też i granie. Nie, jutro będzie Noob VS Pro. Inna audycja, ale też poświęcona StarCraftowi 2. A ja żegnam się z wami wszystkimi w takim razie. Nie ma jeszcze uploadowanych wodów z eventu w Kijowie. Jak tylko będą, na pewno damy wam znać. A ja już tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszą audycję. Słuchajcie, pozdro, poćwiczcie. Trzymajcie się w takim razie. I no do zobaczenia jutro w takim razie wieczorem na streamie. Pozdro, cześć.